Krzysztof Hołowczyc przez wiele lat rajdy, starty w rajdach WRC łączył ze startami w rajdzie Dakar, w rajdach cross country. Ciebie ciągnęło kiedyś do tego, żeby spróbować swoich sił właśnie w rajdzie Dakar? Tak, tak. Ja kocham szybką jazdę i samochody rajdowe, a samochody cross country w ostatnich latach zaczęły bardzo przypominać te z tras WRC. Zresztą same trasy, odcinki, po których ścigają się zawodnicy, często się pokrywają, tak jak w naszym przypadku. Startując w rajdzie Argentyny na odcinkach typu El Condor, jedziemy dokładnie po tych samych trasach, którymi jeżdżą zawodnicy startujący w Dakarze. Więc to by było bardzo ciekawe, żeby pojeździć po wydmach, zobaczyć jak to wygląda, przerzucić się trochę ze stylu takiego sprinterskiego, który mamy w rajdach płaskich, w rajdach WRC, do maratonu, który wymaga chłodnego podejścia i rozłożenia sił w dłuższej perspektywie czasu. Po tych samych trasach i w tych samych warunkach, a podczas Dakaru one są ekstremalne w Ameryce Południowej, to są upały sięgające 40 stopni albo i więcej. No, u nas jest tak samo. Tutaj akurat tej różnicy nie ma zbyt dużej. Startujemy w gorących rajdach. Ja pamiętam, jak startowałem chociażby w rajdzie Jordanii, gdzie temperatura powietrza w pewnym momencie wynosiła 47 stopni w cieniu, więc to naprawdę było za dużo, żeby startować. Wy jeszcze w rozgrzanym samochodzie siedzicie. My siedzimy w rozgrzanym samochodzie, no ale przyzwyczaiłeś się do takich upałów? Jesteś w stanie sobie poradzić z nimi? Tak, to jest kwestia wytrenowania organizmu, więc to jest też coś, o czym nie tak często się mówi. Kierowcy czy WRC, czy startujący w cross country, to są atleci. Oni muszą być w topowej formie fizycznej, żeby sprostać wymaganiom takiego startu. Jeżeli nie byłbym przygotowany fizycznie, pewnie prędzej czy później straciłbym koncentrację. Utrata koncentracji to jest natychmiastowy wypadek. Przygotowanym fizycznie, czyli jak rozumiem w trakcie całej kariery i występów w WRC, jednocześnie dbałeś o kondycję, miałeś treningi biegowe i tak dalej. Oczywiście, to jest stały element przygotowania. Kierowcy nie tylko trenują za kierownicą swojego samochodu, ale codziennie przygotowujemy się fizycznie i mentalnie, co też jest bardzo ważne, ponieważ rajdy samochodowe to jest sport bardzo mentalny. Często jedzie się głową niż mięsiami. No i na pewno zdarzają się, skoro jest tak ważna jest psychika, tak ważna jest głowa, zdarzają się momenty załamania. Krzysztof Hołowczyc przyznawał wprost, że podczas swojego pierwszego startu w rajdzie Dakar był tak wykończony, tak wycieńczony fizycznie, że po prostu płakał jak dziecko. Przeklinał ten rajd, mówił, że już nigdy więcej na niego nie wróci. Oczywiście to mu przeszło w momencie, kiedy zakończył start. Ty miewałeś podobne trudne momenty w trakcie swoich występów w rajdach WRC? Myślę, że Krzysiek mógł trochę przykoloryzować z tym płaczem, a on jest zawodowcem, więc na pewno był skoncentrowany od początku do końca. Mógł być lekko zrezygnowany, ale sportowcy tak się nie zachowują i są zdeterminowani i skoncentrowani na swoim celu. Pewnie chciał oddać trochę jakby swoje nastawienie w danym momencie, ale nie zmienia to faktu, że no, sport motorowy to jest taki roller coaster emocjonalny. W jednym momencie świętujemy dobry wynik na OS-ie, czy nawet zwycięstwo w rajdzie. Chwilę później stoimy zepsutym samochodem na poboczu i patrzymy, jak mijają nas kolejne załogi. Jesteśmy załamani. Musimy sobie radzić ze skrajnymi emocjami, które przytrafiają nam się w krótkim odstępie czasu, więc trzeba na chłodno podchodzić do tego, co się dzieje. Raczej bez emocji, bo emocje są mimo wszystko wrogiem takiego spokoju za kierownicą. Ty masz teraz przerwę w występach w rajdach ze względu na brak sponsora. W podobnej sytuacji znajduje się w tej chwili Adam Małysz. On w Dakarze nie startuje ze względu na to, że sponsor strategiczny się wycofał. No ale Adam ma za sobą 5 startów w Dakarze. Już w drugiej edycji był na 15 miejscu. W trzeciej edycji zajął 13 miejsce. Jak ty oceniasz jego rozwój jako kierowcy terenowego, jako kierowcy w rajdach cross country? No już bardziej skrajnych sportów pod względem zróżnicowania nie można sobie wybrać. Skoki narciarskie i Dakar. To są zupełnie inne dyscypliny sportu, wymagające innego podejścia w przygotowaniu i fizycznym, i mentalnym. Pamiętamy Adama przecież z czasów jego złotych lat, kiedy wygrywał na skoczniach narciarskich. Był chudziutki i jego postura w ogóle nie przypominała kierowcy rajdowego. Później kończył karierę i przytył 17 kilo. Przytył 17 kilo. Dalej jest chudy, ale już przynajmniej bardziej wygląda jak kierowca rajdowy. Chociażby sama ta fizjonomia pokazuje, jak
różne są te sporty. Jakby chciał ze swoich złotych lat narciarskich bezpośrednio usiąść do samochodu rajdowego, pewnie nie dałby rady fizycznie. Tutaj trzeba po prostu więcej krzepy, więcej siły i takiego przygotowania zupełnie innego. Adam pokazał, że potrafi się przebranżowić z jednego sportu w drugi i sukcesywnie, krok po kroku, rajd po rajdzie zdobywał doświadczenia, nabierał tej prędkości i nie popełniał zbyt wielu błędów, co też jest często domeną niedoświadczonych zawodników. Jest coś w tych rajdach terenowych i samochodowych, co pociąga skoczków narciarskich. Na pewno jeden i drugi sport łączy adrenalina. Mimo że sporty tak bardzo się od siebie różnią, to adrenalina jest czymś, co jest cala, co je łączy. Bo i Maciej Kot również pasjonuje się rajdami. I Jan Ziobro marzy o tym, żeby kiedyś startować w rajdzie Dakar. A ty miałeś okazję jeździć, testować Mercedesa na torze pod Poznaniem z Kamilem Stochem. No jak ten Kamil się sprawdza w roli kierowcy w twojej ocenie? Rzeczywiście coś ciągnie skoczków do rajdówek, bo i miałem okazję jeździć z Maćkiem Kotem, jego samochodem rajdowym, i z Kamilem Mercedesem. I muszę powiedzieć, że to nie ma znaczenia, jaki sport jest uprawiany przez daną osobę. Jeżeli jest sportowcem z krwi i kości i ma takie mistrzowskie podejście, czyli analitycznie podchodzi do jakiegoś zagadnienia z taką dużą konsekwencją, to Tak było na przykład w przypadku Kamila Stocha. On wsiadł do samochodu, zastanowił się, popatrzył i zaczął wykonywać czynności, udoskonalać je. I ja go obserwowałem tak samo, jakby brał udział w jakimś treningu. Równie dobrze mogło to być strzelectwo czy co innego. On po prostu jak zawodowiec krok po kroku dochodził do coraz wyższego poziomu i to w krótkim czasie. Myślę, że Kamil jakby się przebranżowił tak, jak zrobił to Adam, może też byłby dobrym kierowcą. Czyli widziałbyś go w rajdach? Jasne, widziałbym go w rajdach. Jest bardzo sympatyczny i lubi motoryzację, więc to są już dwie rzeczy, które mogą świadczyć o tym, że pewnego dnia możemy go zobaczyć w rajdach. To na koniec porozmawiamy jeszcze o twoim biznesie. Na początku wywiadu wspomniałeś o nim. W Krakowie wybudowałeś nowoczesny motopark, masz szkołę jazdy, doszkalasz kierowców. Cieszy się to dużą popularnością w Krakowie? Tak, takiego miejsca jak motopark brakowało w Małopolsce, w całym województwie. Nie ma miejsca, gdzie można w bezpieczny sposób potrenować wychodzenie z poślizgu, hamowanie awaryjne, awaryjne ominięcie przeszkody, po prostu podciągnąć swoją technikę jazdy pod okiem ludzi, którzy na tym się znają. No, ile razy widzieliśmy kierowców, którzy gdzieś pod centrami handlowymi na parkingach jeżdżą na ręcznym i tam próbują swoich sił. Jest to po pierwsze nielegalne, po drugie niebezpieczne. W momencie, kiedy dajemy narzędzie takim ludziom, żeby pojeździli w sposób bezpieczny i czegoś się nauczyli, no to wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi na drogach. O to w tym wszystkim chodzi. To czego oni się chcą nauczyć na przykład w momencie, kiedy kierowcy, którzy na przykład od wielu lat mają prawo jazdy, jeżdżą samochodem regularnie, przyjeżdżają do ciebie na tor, chcą się doszkolić, co mają okazję przetestować? Dlaczego w ogóle warto tam przyjechać? Wydaje się wielu tym kierowcom, którzy mają doświadczenie, przychodzą do mnie i mówią: ja zrobiłem milion kilometrów albo więcej, więc ja już raczej nie potrzebuję się niczego nauczyć. Biorę takiego kierowcę na najprostszy element, od którego zawsze zaczynamy, czyli na slalom. Słupki rozstawione co 9 metrów i on ma po prostu ten slalom przejechać dobrze technicznie. Nagle okazuje się, że ręce mu się plączą w kokardkę, że nie dosięga do kierownicy, że ma plecy odklejone od fotela. Co to oznacza? To oznacza, że ma źle ustawioną pozycję za kierownicą. Pierwsza podstawowa sprawa. Jeżeli ta pozycja jest ustawiona źle, nie jesteśmy w stanie efektywnie zareagować na to, co może wydarzyć się na drodze. Może przejechać milion kilometrów i być bezpieczny leżąc w swoim fotelu, jadąc w ten sposób. Ale może na milion pierwszym kilometrze będzie jakaś sytuacja awaryjna, trzeba będzie natychmiast zareagować, a on nie będzie wiedział, jak to zrobić, bo jego pozycja chociażby mu na to nie pozwala. Więc jeżeli unormujemy tą pozycję, pokażę mu, jak to powinno wyglądać, później w jaki sposób operować kołem kierownicy w sposób poprawny, potem nagle okaże się, że on zupełnie inaczej czuje swój samochód, że już wie, kiedy samochód zaczyna się uślizgiwać, kiedy wpada w poślizg i co zrobić, żeby z tego poślizgu wyjść. Na koniec pytanie. Powrót do WRC to twój cel i marzenie numer jeden w tej chwili? Na pewno serce cały czas mnie ciągnie za kierownicę samochodu, zwłaszcza WRC, do którego często wracam myślami i myślę, że prędzej czy później coś takiego się wydarzy. Jeszcze nie jestem w stanie podać daty, kiedy miałoby to mieć miejsce, ale na pewno bardzo bym tego chciał. Młody kierowca, 32 lata, także wszystko przed tobą. Dzięki. Dzięki również za rozmowę. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był dzisiaj Michał Kościuszko, kierowca rajdowy i ekspert Red Bull TV podczas najbliższego rajdu Polski.